Witaj w podcaście Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Zdrowie będzie w nim odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno pod kątem anatomicznym, medycznym, klinicznym, społecznym oraz w wielu innych kontekstach. Znajdziesz tu fachową wiedzę w przystępnej formie. Zatem zapraszam Cię na kolejny odcinek i życzę Ci miłego słuchania. Rafał Uryzaj. Witam Was, drodzy słuchacze i oglądacze. Jesteśmy na czwartej lekcji. Lekcji czwartej, przepraszam, pomyliłem serię. Jesteśmy na rozmowach, na czwartej rozmowie o zdrowiu. Tak jak mówiłem już w trzeciej rozmowie będzie kontynuacja tego, co było poprzednio. Czyli zaczęliśmy sobie z Klaudią Popczyk, która jest tutaj ze mną. Witam, cześć. Rozmawiać o uroginekologii, o tym, gdzie ona ma swoje zastosowanie i też jak w kontekście anatomicznym to zastosowanie ma się do rzeczy, tak? Jak to wygląda w praktyce tak naprawdę. I dzisiejsza rozmowa będzie, tak jak mówię, kontynuacją. Będziemy teraz mówić już o konkretnych problemach klinicznych, o których już częściowo Klaudia wspomniała poprzednio. Będą to jedne z najczęstszych problemów klinicznych w uroginekologii, z którymi Klaudia się spotyka w gabinecie. No i chyba to tyle słowem wstępu. Jeśli chcecie oczywiście dowiedzieć się, co było poprzednie, no to musicie wrócić się do poprzedniej naszej rozmowy. Możecie to zrobić na Spotify'u, możecie to zrobić też na naszej stronie, gdzie oprócz dźwięku macie też wideo, VHS. Możecie zobaczyć prezentację, którą przygotowała Klaudia. Tam jest też troszeczkę rycin anatomicznych, także jak chcecie, żeby to się Wam bardziej zakorzeniło w głowie, w pamięci, to warto sobie też z tą prezentacją nas posłuchać. A teraz już, czy Klaudia, jeszcze słowem wstępu coś chcesz powiedzieć, czy od razu idziemy do Twojej prezentacji, będziemy już mówić o tych problemach? Mam nadzieję, że ci, którzy odsłuchali, złapali to, co chciałam Wam przekazać. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście, tak jak wspominaliśmy poprzednim razem, pytajcie, ja tutaj się zmobilizuję z Rafałem i spotkamy się właśnie, żeby poodpowiadać na te pytania. Fajnie, żebyście wrócili do tamtego nagrania jako właśnie coś przed tą dawką, którą dostaniecie teraz, dlatego że będzie się to wszystko fajnie łączyło w całość. Dokładnie. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je wysłać na adres r.uryzaj. Tak jak moje prawie imię i nazwisko, prawie, czyli R tylko, małpa szkoleniauryzaj.pl. Także tam możecie zostawić pytania. Jeśli będzie ich na tyle dużo, że pozwoli nam to nagrać kolejny odcinek rozmów, to na pewno z Klaudią się spotkam i zrobimy takie Q&A i pogadamy sobie. A teraz już przechodzimy do tematu odcinka, tak? Czyli jakie problemy... Z czym spotykam się najczęściej w gabinecie? Nie mówi się z czym, tylko sikam. No właśnie. Jak już jesteśmy w uroginekologii, no to sikam. Oddaję moc. To sikam, tak? W gabinecie. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie tam potocznie. Bądźmy jak swojaki. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o moją pracę gabinetową, no to najwięcej pacjentek trafia do mnie po porodzie. A jeżeli po porodzie, to jeżeli myślimy tutaj w ogóle o samym porodzie, to może być on rozwiązywany w dwojaki sposób, albo przez poród naturalny, bądź poprzez cesarskie cięcie. I teraz z czym pracujemy? Z czym ja pracuję? Pracuję z cesarskim cięciem, które może być nie zawsze poziome, może być również pionowe. Taka ciekawostka, którą widać tutaj na slajdzie, że pierwsze cesarskie cięcie było wykonane w 1610 roku i to było właśnie podłużne cięcie, przecięcie pięciu warstw, żeby wyciągnąć płód. Ogólnie nie nazywa się to, słuchaj, nawet porodem, tylko gdzieś tak ostatnio się, kurczę, spotkałam z tym, że cesarskie cięcie nie jest nazywane wśród lekarzy jako poród, tylko... Zabieg? Nie. Dobra, zaraz, słuchajcie. Procedura? Przepraszam, ale myślę, że za chwilę mi to przyjdzie do głowy. Więc tak, najważniejsza informacja dla Was to
Cesarskie cięcie, przecięcie 5 warstw, które za chwileczkę na kolejnym slajdzie będą wyszczególnione. Tak jak wspomniałam, może być, nie tylko musi być poziome, ale może być również pionowe. Najczęściej spotykamy się z poziomym cięciem, które jest w odległości zazwyczaj mniej więcej tak 5 cm nad spojeniem młonowym, ze względu na to, że po prostu tam jest trajektoria, tak to się ładnie mówi, macicy samej, tak? Co dalej? Z mojego doświadczenia zauważam, że cięcie poziome goi się szybciej, ładniej niż cięcie pionowe, ale każdy wymaga rozpracowania. Mm-hmm. Okay? I teraz co jeszcze? Cięcie pionowe też pionowe? No, jest dużo bardziej widoczne. Myślę, że oprócz tego, że się lepiej goją, myślę, że to też jest chyba jeden z powodów. Może nie najważniejszy, ale myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego zaczęto też poziomo ciąć. Nie jest to tak widoczne. Myślę, że dla kobiet jest to bardzo ważne, żeby ten brzuch nadal ładnie wyglądał po ciąży, tak? Dokładnie. Po ciąży, gdzie było cesarskie cięcie. Gdzieś tam bielizna zawsze to zasłoni, więc zupełnie inaczej. Aczkolwiek, słuchajcie... Ja noszę ponad pępkiem bieliznę, więc u mnie nawet jakby było pionowe, to... Ty nosisz pod pachami w ogóle od razu, powiedz, no nie? To by zasłoniło, wiesz, nawet jakby mnie do mostka przecięli, nie? I jak już będziecie przyjmować jeszcze takie szelki masz zamontowane? Nie. To po prostu dobra jest gumka na górze, dobrze jest ściągasz, tak mi nie spadają. Ach, ten cały Rafał. Jak już zaczniecie pracować z kobietami po porodach, które będą przychodziły do Was chociażby właśnie z tym cesarskim cięciem, to tak jak w moim przypadku, jak wspomniałam wcześniej, mieszkam w przeuroczej miejscowości Śrem, mało miasteczkowa, Klaudia, ale właśnie nie zupełnie mało miasteczkowa, to zobaczycie, który ginekolog tnie. Bo podpisuję się. Naprawdę w ogóle. Tu byłem. Kastrzek. Widać, naprawdę widać. Mhm. Każdy ma jakąś taką inną technikę. Niby cięcie to jest jedno przecięcie, ale każdy lekarz wykonuje je inaczej. A jeszcze ciekawostka taka dla terapeutów, ale myślę, że też dla pań pacjentek. Cięcie zazwyczaj jest zszywane od prawej strony do lewej strony. I problemy, które się pojawiają w związku z blizną po cesarskim cięciem, czy też właśnie jeszcze nie blizną, występują głównie po lewej stronie. Mhm. Okay? Dobrze, to jeżeli tak tyle na wstępie. Mam jeszcze pytanie. Tak? Statystycznie oczywiście, nie wiem, czy pytasz swoje pacjentki, czy wybór cesarskiego cięcia jest z wygody u niektórych pacjentek, znaczy z wygody, to znaczy nie mówię o sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia oczywiście, że jeszcze są wskazania do cesarskiego cięcia, tak, i poród z przyczyn fizjologicznych nie jest możliwy, nie jest wskazany, ale czy są u Ciebie pacjentki, które wybierają po prostu poród, bo nie chcą się męczyć, bo nie chcą, bo boją się bólu na przykład, bo to też może być lęk oczywiście. No jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że tak, zdarzają się takie pacjentki, tak teraz sobie przerzuciłam, wiesz, te wszystkie panie, ale do mojego gabinetu raczej trafiają panie, które po prostu musiały mieć wykonaną to, musiały mieć wykonane to cesarskie cięcie, ponieważ zagrażało to, przyczyny medyczne. Tak, dokładnie, często życiu płodu, znaczy dziecka właściwie już, tak, no płodu. Jeżeli jest to pani, która jest w ciąży i powiedzmy zaplanowała sobie to cesarskie cięcie, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby rodziła naturalnie, nie wiem, naoglądała się, porozmawiała z koleżankami, że boli i tak dalej, to staram się staram się z nią porozmawiać i pokazać jej mnóstwo plusów, które wynikają z porodu naturalnego nie tylko dla niej, ale też dla jej dziecka. Nie naciskam, bo kobiety w ciąży to jest bardzo delikatna grupa pacjentów, ale jednak powiedzmy uświadamiając, bo mimo wszystko, że
mamy dostęp do mediów, do literatury, mamy mnóstwo książek, mnóstwo artykułów, które panie w ciąży naprawdę wertują wzdłuż i wszerz, no to jeszcze ta świadomość jest niewielka, jeżeli chodzi o pozytywy właśnie z porodu naturalnego, mm-hmm. okej? Okay? Jak ja jeszcze wykładam te pozytywy, no to ostatecznie pani gdzieś tam jednak się przetorowują i mówią, no dobrze, no to mm-hmm. może jednak warto pomyśleć, nie? Takich pań, które z wygody, mało. Naprawdę u mnie w gabinecie jest mało, no ale ja wiem, że u mnie jest mało, a pewnie w gabinecie obok czy gdzieś w mieście obok może być dużo. Ja to nie? oczywiście nie pytam jakoś złośliwie, nie? Bo mhm. jestem w stanie zrozumieć, że jeśli ktoś ma żyć 9 miesięcy w lęku na przykład przed bólem, jak to będzie, no to lepiej mieć już tą czystą głowę od początku, zaplanować, że będzie tak i tak. Aczkolwiek no, warto, żeby ta kobieta miała świadomość, jakie są konsekwencje tego, że tak. rodzi się z wyboru cesarskim cięciem, a nie na przykład naturalnym. Mhm. I plusy i minusy oczywiście, żeby wiedziała. Nie? Myślę, że też plusy też jakieś są zawsze. No chociażby to, że ją nie boli, tak? Ale nie, ale na szczęście się nie trafiają mhm. takie osoby. Okay. Natomiast jeżeli właśnie wracając do cesarskiego cięcia, jak już przychodzi do Was ta pani, to musicie wiedzieć, że trzeba opracować takie struktury jak skóra, jak tkanka podskórna, jak powięź mięśni prostych brzucha, które są rozsuwane poprzez przez cesarskie cięcie. Mięśnie są nieprzecinane na szczęście. Mówimy o mięśniu prostym. A mówimy o poziomem? O poziomem. Mhm. Aha, dlatego, że, okay, dlatego, dobra. Że mięsień prosty w pewnym momencie wpada w taką kieszonkę mięśnia poprzecznego. Dokładnie. I to jest mniej więcej cyrklowane to cięcie właśnie w tej kieszonce. I często objawem cesarskiego cięcia właśnie i uwidocznieniem tej kieszonki jest to, że pani po cesarce ma taki większy brzuszek pod cięciem niż nad cięciem, nie? I nie może... Śmieję się. Rodzi też miałeś cięcie. Nie widzicie właśnie, bo się spojrzałem na swój brzuszek i się zastanawiam, kiedy ja miałem cesarskie cięcie, że ten brzuszek też mi tak z tej kieszonki wystaje. Musisz więcej chodzić w góry. I co? No i oczywiście mamy przecinaną samą macicę, następuje wydobycie i później jest trzecie... trzema szwami, mhm. dwa wewnętrzne szwy są rozpuszczalne i ten zewnętrzny jest szwem, który jest albo usuwany, albo rozpuszczany, mhm. też już w dzisiejszych czasach. Mhm. Gdzieś tam, który się usuwa sam, albo przychodzi właśnie pani położna i wycina jeszcze mhm. to, co tam nie zostało. Okay? I teraz tak, przy pracy z blizną bardzo ważne jest to, żebyście sprawdzili, jak mobilna jest ta blizna. To jest jedna rzecz. Dwa, czy jest zachowane czucie wokół blizny, bo to jest bardzo też częsty problem, o którym tak naprawdę, słuchajcie, pacjentki uświadamiają sobie dopiero w momencie, jak leżą na kozetce, nie? Że jak ja sobie tam palpuję, badam, pytam się, czy czuję, czy nie czuję, no mówi, że tu czuję, a tutaj nie czuję. Więc to jest porażenie receptorów czuciowych. A jakie to ma znaczenie dla takiej kobiety, że tak powiem, w życiu codziennym? Czy ma to jakiś duży wpływ? Tak. Ta pani na przykład przychodzi z takim problemem, że mówi, że ciągle ją przeszkadza jej bielizna. Że ona mhm. nie może nosić niskiej bielizny, bo ciągle jej drażni tą skórę. Mhm. Nie może sobie zapiąć spodni, nie wiem, biodrówek, tak? Musi wszystko nosić z wysokim stanem, dlatego że tutaj ją drażni. Mhm. I dlatego musisz pracować też, musisz. No, ci, którzy nas słuchają, którzy będą pracowali z tą grupą pacjentek, musicie pamiętać o tym, żeby czuciowo też przywrócić tą bliznę do stanu, powiedzmy, sprzed cięcia, okej? Okay? Bo to jest niby taka pierda, ale słuchajcie, myślcie tak sobie, zróbcie... że przywrócić do stanu sprzed cięcia już nie jesteśmy w stanie, bo... Chodzi mi o to czucie. O czucie, tak, nie? Bo tak naprawdę tak. już nigdy nie będziemy tacy jak przed cięciem. Jak nie? najbardziej. Zawsze będziemy przed cięciem. Zawsze już będziemy przed cięciem, ale jeżeli chodzi o czucie, to jak najbardziej aha. jesteśmy w stanie wrócić czyli rozumiem, do tego. Że tam powstaje taka, można powiedzieć, patologiczna trochę, patologiczne odbieranie pewnych bodźców, mhm. tak? Jeśli chodzi o nieadekwatne czasami odbieranie tych bodźców, tak? Tak, tak.
drażni cię coś, co w ogóle nie powinno cię drażnić, albo nie masz tego czucia. Często pani mówią, że tam jest takie obce ciało, a wiecie, no nie wiem, nie czujesz swojego palca i gdzieś tam ciebie to wkurza, nie? A tu jest dosyć duży obszar, bo blizna jest często, no może nie stricte od kolca górnego do kolca górnego, ale no jest to dosyć rozległa rana, okej? I jeżeli chodzi jeszcze, słuchajcie, o bliznę po cesarskim cięciu, ja w swojej praktyce gabinetowej zalecam i zachęcam panie do tego, żeby od samego początku używały naturalnego aloesu, najlepiej naturalnego. Można sobie zakupić maści, kremy, które wcale nie są drogie, albo po prostu zerwać sobie listek aloesu, który ma na celu uwodnienie tej blizny i to jest najważniejsze. Czyli już w trakcie ciąży trzeba sobie taki aloes wyhodować w domu. Niestety, wiesz co, muszę ci zasmucić, ponieważ ten aloes, żeby miał swoje super działanie, no to musi mieć co najmniej tam chyba 5 lat ostatnio przeczytałam. Trzeba zaplanować ciążę. 5 lat wcześniej. Zasadzić aloe sobie już teraz. Tak, czyli drogie panie, nawet jak nie myślicie o ciąży, to warto w domu wśród kwiatków mieć aloe. Tak. Myślę, że on się może nie przydać, nie tylko do blizny po cesarskim cięciu, tak? Do każdej innej blizny. No, dokładnie. Bo blizny mają to do siebie, że potrzebują bardzo mocnego nawodnienia, okej? Nie tyle tam elastyczności pracy z tą blizną, czykolwiek to też, ale właśnie mocnego nawodnienia. A jeśli mówimy o nawodnieniu, to myślę, że nie tylko o nawodnieniu zewnętrznym mówimy, tak? Bo myślę, że też dużo moich pacjentów ma może nawet nieuświadomiony problem, ale nie wiedzą, że piją zbyt mało płynów, albo tej wody w ogóle prawie nie ma u niektórych w ciągu dnia. No, są płyny, to jest kawa, ale nie ma wody. Kawa. Dokładnie. Kawa. Tak, herbatka, kawa, soczek, jakieś tam tiger jeszcze i inne tam świństwa. Zioła, herbatki, mimo że czasami mają... Ale herbata ziołowa też jest okej, okay, no nie? Niby mówią, że ziołowe herbaty poniekąd zastępują tą wodę. Tak? Ja przynajmniej ostatnio gdzieś tam... Ja jestem zawsze takiego przekonania, że woda to woda. No nic nie zastąpi wody, wszystko co tą wodę w jakiś sposób zmienia pod kątem jakimś tam biochemicznym, to już nie jest wodą do końca, nie? Więc myślę, woda jest najlepsza. Tak. Także my tutaj, słuchajcie. Jeszcze nam uspranianka nie zapłaciła, więc tutaj tyłem musimy pokazać. Jak nam woda jest. Jak nam zapłaci, to będziemy lokować. No. Klaudia się nie znasz. Przepraszam, powinnam to przelać do naszego magicznego kubeczka. Idziemy dalej. Poza cesarskim cięciem, które jest pierwszym rozwiązaniem porodu, mamy często nacięcie krocza, które jest przy drugim rozwiązaniu, czyli przy porodzie naturalnym. Nie występuje zawsze przy dobrym przygotowaniu krocza do porodu. Właśnie chciałem jeszcze zapytać, czy jest możliwe uniknięcie nacięcia krocza. Jestem ewidentnym przypadkiem, ponieważ pierwszy poród, który odbyłam, był 12 lat temu, słuchajcie, zupełnie nieświadoma, 21-latka, urodziła syna, 3,5 kilo z nacięciem. Drugi poród jako 31-latka, bardzo świadoma, pracująca, współpracująca ze swoim ciałem i wszystko się udało. Poród szybko, bez stresu, bez spiny, bez, powiem wam, że naprawdę no z wysiłkiem, ale nie takim, takim hardkorze jak za pierwszym razem i bez nacięcia krocza. I bardzo szybko później wróciłam do pani Fitz z pierwszego slajdu z lekcji trzeciej, tak? Z części trzeciej. U nas też tak było. Też za drugim razem już większa świadomość, też przygotowanie. Troszkę więcej ja też popracowałem, tak? Bo przy pierwszej ciąży jeszcze, że tak powiem... Nie do końca wiedziałem. Coś tam wiedziałem, co robić, ale moja wiedza jeszcze nie była aż taka duża jak przy drugiej ciąży. No i przy drugiej ciąży też było po prostu takie puf. Dokładnie, także słuchajcie. I po sprawie. Bardzo, warto zagłębiać tę wiedzę. Ale właśnie jeżeli chodzi o cięcie krocza, zawsze ono następuje w prawym kierunku do prawego guza kulszowego. Może też nastąpić pęknięcie, które... A dlaczego zawsze w prawo? Wiesz co, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale tak lekarze tną. Nie wiem, czy jest to związane z przebiegiem nerwów, musiałabym się zagłębić, ale nie umiem ci odpowiedzieć. Może być właśnie, jeżeli następuje pęknięcie, no to pęknięcie następuje wtedy wzdłuż krocza i może iść nawet do odbytu, co jest generalnie gorszym tematem.
Panie są wtedy mocniej obolałe. Mhm. Nigdy nie umiem też odpowiedzieć na pytanie, co się goi szybciej, bo takie pytania też padają, szczególnie od kursantów, mhm. z którymi później w trakcie tam prowadzenia kursu sobie dyskutuję, dlatego że nigdy do mnie do gabinetu nie trafiła pani, która przyszła ze świeżym cięciem albo ze świeżym pęknięciem, bo zazwyczaj to jest tak, że to jest temat gdzieś realizowany troszeczkę później, kiedy mhm. tam się wszystko wygoi. Jest to okolica, no po pierwsze, bardzo wrażliwa, bardzo intymna i jeszcze obolała no, na dodatek. Więc... Kiedy są szwy, to też no, taka osoba nie trafia do gabinetu. Tak, nie? Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie nigdy nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co się szybciej goi. Mm-hmm. A takie pytania są. Myślę, że to temat do położnej, bo one widzą na świeżo, że tak. Jak to, nie? Jak to tak działa? Tak. O tyle lepiej, znaczy o tyle z mojej strony. Mogę poinformować, że wydaje mi się, że coś, co jest zaplanowane, czyli chociażby cięcie krocza, jest dużo bezpieczniejsze, dlatego że pęknięcie może być absolutnie różne, absolutnie silne, mocne albo w różnym przebiegu. Przede wszystkim niekontrolowane. No dokładnie, więc coś, co jest kontrolowane, wydaje mi się, że jest lepsze po prostu z samego siebie bycia, no nie? No i właśnie to cięcie krocza to też jest ta druga blizna, z którym później warto sobie przepracować. To jest temat, który możecie wyuczyć wasze pacjentki. Jeżeli nie wszystkie, to jest terapia już per vaginum, tak? Jeżeli nie wszystkie panie chcą się poddać takiej terapii, to wy dostajecie narzędzie w postaci nauki, tak? Żeby wiedzieć, jak w ogóle masować tą bliznę, żeby z nią rozpracować, żeby ją rozpracować, ok? Dobra. I mamy jeszcze bliznę po wkłuciu centralnym, to też musimy sobie o tym powiedzieć, dobra? Czyli przy cesarskim cięciu mamy coś takiego jak znieczulenie zewnątrzoponowe. To jest bardzo często pomijane, ale tutaj następuje również przerwanie ciągłości tkanki, łącznie z tkanką nerwową, tak, bo dochodzimy do worka oponowego. I to wkłucie centralne nie tylko przy ciąży, ale również przy wszelkich operacjach, tak, na jamie brzusznej, na nie wiem, endoprotezach itd., itd. Tam, gdzie się pojawia, jest to temat, który musicie zwrócić uwagę, bo to wkłucie centralne po jakimś czasie znowu może dawać objawy bólowe. Tak sobie właśnie myślę, czy pacjentki po zewnątrzoponowym, mając na myśli kontynuację tego, jak biegnie opona twarda, czyli nie tylko rdzenia, ale dalej opona twarda, która wchodzi do mózgu i ma te wypustki w postaci sierpu na miodu mózgu, czy to może też powodować taką daleko idący wniosek, że po tych zewnątrzoponowych znieczuleniach, czy mogą pacjentki na przykład mieć problemy z tym, że boli ich głowa? Migrenowe jakieś tam tematy? No jakieś takie, no, czy słuchaj, się spotkałaś z tym? Podchodzimy holistycznie do pacjenta. Tak jak wspomniałam, nie zajmujemy się stricte jednym tematem, tak? Szukamy dalej. Tak, ja w swoim przypadku na pewno bym to połączyła. No anatomicznie pewno... jest to możliwe, tak? Tak. Biorąc pod uwagę ciągłość opony twardej, nie? Ale czy to rzeczywiście klinicznie takie rzeczy się zdarzają? Ja akurat jeszcze nie pracowałem u osób, u kobiet, które mają, które były po znieczuleniu. Ty mi właśnie teraz otworzyłeś, zapaliłeś taką faktycznie lampeczkę, bo mnóstwo pań, nie umiem teraz powiedzieć procentowo, ale naprawdę mnóstwo pań, nie wiem nawet czy co druga, to może co trzecia bardziej, to by było takie... narzeka na problem związany z bólem głowy, okay? No to też może być kwestia, wiecie, kości ogonowej, tak, która czasem może ulec złamaniu czy pęknięciu podczas porodu. Ja też często przyklejałam to do tego, że one jednak, te kobiety są karmiące, więc to jest znowu jakaś tam wymuszona pozycja, napięte mięśnie podpubiczne i tak dalej. Jest szereg pewnie zmian też następuje. Ale faktycznie no, kolejny haczyk... No, kość ogonowa też ma, nić pańcowa opony twardej się przyczepia do kości ogonowej, więc jak tam następuje złamanie, pęknięcie, też może to powodować jakąś trakcję, tak, na poziomie całej opony twardej. Więc tak sobie głośno myślę, bo po złamaniach kości ogonowej to na przykład takie efekty czasami są, takich pacjentów spotkałem.
Także, że boli głowa. No nie był to jeden przy. Nie mogę powiedzieć, że to była jedyna przyczyna, tak? Bo jeśli na tym poziomie była jakaś praca do wykonania, ale była też do wykonania praca na poziomie czaszki, to trudno teraz stwierdzić, co zadziałało. Co było głównym, bo bym musiał robić najpierw jedno, a później drugie i zobaczyć. Tak. No tak też nie pracujemy w gabinecie. No zazwyczaj jest czas na to, żeby zrobić przynajmniej jedną, czy dwie, czy trzy rzeczy podczas gabinetu, więc trudno później wyciągnąć i powiedzieć, na pewno to pomogło, a tamte już nie. Ja myślę, że jedno mogło też wpłynąć na drugie, prawda? I dlatego też tutaj, jak już mamy tą panią z podstarskim cięciu, to proszę, żebyście pamiętali o tym, że ona miała znieczulenie zewnątrzoponowe. Okay, i nie dygresja. Tak, dokładnie, nie zostawiajcie tego. I wrócę sobie, pozwolę sobie wrócić na slajd poprzedni. Właśnie tak chciałem się zapytać, czemu ominęłaś. Już mnie chciał tutaj zrugać, co za niecierpliwe, ale bardzo jest cierpliwy. Pielęgnacja krocza jest bardzo ważna. Tak? Bardzo ważna. Nie tylko u kobiet w ciąży i po ciąży. I nie tylko u kobiet, tak? Słuchajcie, ważna u wszystkich, szczególnie u kobiet, które przygotowują się do porodu. Pielęgnacja krocza daje nam możliwość, ale nie jest równa, pamiętajcie z tym, że unikniemy tego cięcia krocza. Przygotowuje tkankę sprężyście, jest ta tkanka bardziej elastyczna, rozciągliwa, bardziej sprężysta, dzięki czemu podczas porodu dziecko ma miejsce, żeby przejść całkowicie przez ten kanał rodny, a kobieta nie jest poddawana nacięciu. Natomiast jeżeli pamiętacie, dziecko jest duże, a nie zawsze końcowe badania są adekwatne z wagą, tego szacowaną wagą płodu, no to cięcie musi nastąpić. Ale pielęgnacja krocza to jest czas od 34 tygodnia ciąży. To jest 10 minut dziennie, wieczorkiem, bez żadnych olejków, bez żadnych oliwek, jakichś w ogóle substancji poślizgowych. Jedyne, co możecie sobie wrzucić, to witaminy. Na przykład jest taka witamina E w płynie, która fajnie tam właśnie wspomaga jakość, znaczy poprawia jakość tej tkanki. Ja zachęcam moje panie, żeby wykonywały sobie ten masaż pod prysznicem albo w wannie. To jest taka trochę niewygodna pozycja, bo jednak trzeba się gdzieś tam poschylać, poskłaniać. Ale każda ostatecznie znajduje. Tym bardziej, że już na przykład brzuszek jest większy, no. Tak. To wtedy zachęcam, żeby panie wykonywały ten masaż na boku, albo słuchajcie, w ogóle zachęcam panów do współpracy z paniami, tak? Bo no przecież ci panowie też muszą nam w czymś pomóc, a myślę, że dla nich to też jest przyjemna robota. Tak, dokładnie. Na slajdzie jest po kolei pokazane, jak ten masaż wykonywać. Szczególnie chodzi o to, co to jest w ogóle właśnie masaż krocza. Chodzi o ten środek ścięgnisty, czyli miejsce między pochwą a odbytem. To jest taka zwarta struktura i nad tym trzeba popracować. Tak? Czyli ściągamy sobie tkankę w dół, właśnie w kierunku odbytu, rozciągamy sobie na zewnątrz, powtarzamy kilkukrotnie, cały masaż ma trwać 10 minut. Okay. Bardzo przyjemnie. Przypomina mi się a propos krocza taki lapsus słowny, to był chyba Szpakowski kiedyś właśnie, jak komentował, że biegnie Irena Szewińska, ale nie ma już tej świeżości w kroku. Tak kiedyś właśnie komentował i być może miała problem z klasą krocza. Być może była po porodach i być może coś tam się działo. Szewińska swoją drogą chyba biegała dosyć długo, nawet w ciąży do któregoś tam miesiąca. Nie? Także to pokazywało, że już kiedyś była ta świadomość, że można, nie? Jak ciąża jest fizjologiczna, to niczym nie ogranicza. I nawet miałam okazję przybić jej pionek któregoś razu. No, pamiętam, na zawodach w Kotbus tam chyba było. Super. Była w pewnym momencie moim idolem. Nie tylko twoim. No właśnie. Dobra, słuchajcie, jeżeli jeszcze jesteśmy tutaj na bliznach, tak, dobrze mówię, na bliznach, to poza naszą pracą manualną, czyli rozciąganiem, rozmasowywaniem, rolowaniem, możemy użyć suchych igieł, ale oczywiście tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy po kursach suchego igłowania, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Możemy tejpować blizny, możemy używać maści.
ja tutaj właśnie powinnam zmienić w tym slajdzie, pamiętajcie o tym aloesie, kiedyś właśnie wspominałam, skarżyl też jest taką bardzo dobrą maścią. Cefan to jest ta cebulowa? Tak, to jest ta cebulowa, zwykła, najprostsza, najzwyklejsza maść. Chodzi o to właśnie, żeby rozmiękczyć, ale te maści nie mają tak dużo tego substytutu wodnego właśne jak te kremy aloesowe, mhm. Okej? No i plastry silikonowe, które Pani mogą sobie nabyć. Jeżeli chodzi o plastry, to też ogromny błąd, które Panie popełniają, to jak kupują te plastry, co nie jest tanim biznesem, to pną na takie cieniusieńkie paseczki. To też Panie, które nas słuchają, które są po cesarskim cięciu, proszę, żebyście nie rozcinały tych plastrów silikonowych na takie cieniutkie paseczki, bo tym wszystkim chodzi o to, żeby zakleić tą bliznę plus tkankę 2 cm powyżej i poniżej, żeby ten plaster był tak jakby terapią, czyli musi się poruszać tkanka skórna razem z powięzią i tkanką mięśniową pod tym plastrem. Jeżeli przykleimy plaster tylko i wyłącznie na bliznę, to nie uzyskamy żadnego efektu. Okay? I kolejny temat dotyczący blizn. Blizny, które są nierozpracowywane, mogą powodować wzrosty, a wzrosty mogą powodować zaparcia. To jest oczywiście temat, że mogą, ale nie muszą, ale na to warto zwrócić uwagę, ponieważ tak jak jest tutaj na slajdzie taki rysuneczek po prawej stronie slajdu, te białe pajączki właśnie, to są wzrosty. Więc jeśli nas tylko słuchacie, to pamiętajcie, że zawsze możecie nas obejrzeć na naszej stronie szkoleniauryna.pl, gdzie jest zamieszczona też prezentacja do tej naszej rozmowy i nasze, jak zawsze to powtarzam, dwie gadające głowy, także możecie sobie tutaj zajrzeć. Tak, jak najbardziej, a wydaje mi się, że prezentacja i gadanie to tak jeszcze bardziej wchodzi w głowę, nie? I słuchasz i wizualnie. Więc odnośnie tych wzrostów, które mogą powodować zaparcia, ponieważ to jest okolica, gdzie mamy jelita, jelito cienkie, jelito grube. Wiecie, jak wygląda wzrost, to jest ściągnięta tkanka, bo blizna to jest coś, co się zwija i moja koszulka już mnie ciągnie tutaj, słuchajcie, na łopatce. I tak właśnie działają blizny, okej? Okay? I my jako terapeuci, nie tylko urogin ekologiczni w tym przypadku, jesteśmy w stanie tak ładnie rozpracować tą bliznę, żeby była ona częścią naszego ciała, nie wpływającą destrukcyjnie, dysfunkcyjnie na inne narządy. Okej. Dobra. I teraz, moi drodzy, jak już jesteśmy tutaj przy tych wszystkich tematach urogin ekologicznych, no to kolejną grupą pacjentów, którzy pojawiają się u mnie w gabinecie, to są panie ze schorzeniami dna miednicy. Najczęstszym schorzeniem, z którym dotychczas pracuję, to jest oczywiście nietrzymanie moczu. Może ono być wysiłkowe, może być wsparcie na glących, albo może być pomieszane, czyli jeszcze jest taka dysfunkcja, że pani chce iść robić siku, ale nie może. Okay? To jest znowu kolejna inna grupa mięśni, z którymi trzeba pracować. Poza tym, że mamy nietrzymanie moczu, mamy zaburzenia statyki narządów miednicy i jest to spowodowane właśnie ciążą i porodem. I później, tak jak właśnie często panie określają, wszystko musi wrócić na swoje miejsce. Następnie kolejnym problemem, z którym możecie się spotkać, jeżeli chodzi o dział urogin ekologii, to są przetoki. Przetoki moczowe, przetoki odbytnicze. Na szczęście, to jest temat, który trafia już do gabinetów, ale to jest chyba też związane ze świadomością, ponieważ uważam, że szczególnie kobiety, które poddawane są tym operacjom, bo mężczyźni to jest w ogóle grupa absolutnie, totalnie, moim zdaniem, w takich tematach nie do zaciągnięcia do gabinetu terapeuty. Tak, mężczyzna już pójdzie, jak to już będzie na dramat. Tak, dramat, nie? Dokładnie. A nawet jak będzie to dramat, to najpierw po prostu przeżyje w bólach kupę czasu, zanim pójdzie się poddać operacji, bo to już jest tylko i wyłącznie operacja, ale i tak zostanie w domu i nie przyjdzie do gabinetu. Natomiast kobiety jakoś tak chętniej, aczkolwiek jeszcze ta świadomość jest mała. I po to są te nasze lekcje z Rafałem, po to są te nasze pogadanki, żeby też właśnie uświadamiać Was, drogie panie,
drodzy panowie, uświadamiać, a nie pouczać, bo uświadamiać. Lekcje może tak brzmią, nie? Jakbyśmy chcieli kogoś. Nie, my chcemy pouczyć. Uświadamiać, dokładnie. Absolutnie. Że z takimi problemami też zachęcam do przyjścia. Następnie mamy nietrzymanie stolca, infekcje w układzie moczowym. To jest taki temat dyskusyjny, bym powiedziała, bo terapeuta uroginekologiczny nie wyleczy Was, ponieważ nie ma czegoś takich narzędzi jak farmakologia, tak? Więc no tutaj musimy sobie współpracować z ginekologami. No, jeśli to jest infekcja bakteryjna, to tym bardziej, nie? No jak to... najbardziej. Ale infekcja może być spowodowana na przykład nadreaktywnym pęcherzem, z którym już terapeuta uroginekologiczny może sobie popracować. No i nowotwory to jest coś, co się może pojawić, ale to już też nie jest absolutnie praca. Czyli co tutaj mamy zrobić, żeby myśleć o zdrowiu, żeby na przykład nie dopuścić do tego, żeby profilaktycznie zapobiegać, tak? Przede wszystkim musisz zebrać odpowiedni wywiad. Przede wszystkim musisz nauczyć panią pracować, uświadamiać właśnie, tak jak wspomniałam. Na jakim etapie już tak naprawdę? Znaczy, bo jeśli mówimy o schorzeniach na miednicy, to w sumie każdy moment jest dobry, tak? Tak. Bo tak dużo się obracaliśmy się dużo w kontekście ciąży, tak? Ale tak naprawdę przed ciążą też jak najbardziej. Nie możesz... musisz ktoś nawet chcieć zachodzić ciąży, problem z tym miednicy. Mogą też mieć panowie. Tak, panowie, ale też mówię, że nie muszą mieć kobiety tylko, które zachodzą w ciąży, czy po ciąży, tak? Zachodząc w ciąży. Też możesz mieć gdzieś tam jakieś problemy na to, że na miednicę. Tak, dokładnie. Nie dotyczy to tylko właśnie tej grupy pań w ciąży, aczkolwiek no ja się na niej głównie opieram, ponieważ no, mam najwięcej tych pacjentów w gabinecie, tak? Ale no właśnie zła statyka ciała może doprowadzić do tego, że to dno miednicy jest obniżone. Czuję, bo tak się kurczę, chciałem usadzić, ale w sumie już przyszedłem do ciebie. Przepraszam, nie widzicie, co tu się dzieje, ale przypasowanie małego. A jeśli chodzi o też nowotwory, to po prostu badajmy się, co? Tak, regularnie. Oczywiście. Bo też myślę, to u niektórych, może to młode pokolenie to już tak bardziej jest uświadomione i robi to regularnie, ale nie, starsze pokolenie takie jeszcze było też mniej chętne, myślę. No, ostatnio miałam pana, słuchaj, który przyszedł do mnie do gabinetu, pan kierowca zawodowy, czyli cały czas pozycja siedząca z jakimiś tam problemami odcinka górnego i tak dalej, i tak dalej. No i pytam się, kiedy sobie zrobił ostatnio badania krwi. Na szczęście z racji tego, że tam są te badania okresowe w pracy, to miał robione, ale też podpytałam o jakąś wizytę u lekarza czy coś, to on mówi, że pani kochana, ja 20 lat nie byłem u lekarza, więc no o czymś to tam faktycznie też świadczy, a później się sypie, nie? Znaczy, bo jeśli nic nam się nie dzieje, jeśli nie chorujemy, no to może też nie bądźmy hipochondrykami, nie chodźmy co chwilę do lekarza, nie? Ale tam nie, ale podstawową wiesz, morfologię co pół roku, co roku, zależy w jakim jesteśmy wieku, tak? No warto zrobić, dokładnie. To jest tak jak z tymi zębami, nie? Nie czekajmy do momentu, aż zaczną się psuć. Dobrze, to jeżeli chodzi o schorzenia. Osteopatia. Tutaj macie, słuchajcie, slajd, który ale jeszcze osteopatia, bo w sumie... Nie pamiętam, jak się przedstawiałaś w poprzedniej rozmowie, że jesteś prawie, że już osteopatą, tak? Tak, że bardzo mocno wdrażam osteopatię i bardzo mocno wykorzystuję osteopatię w swojej pracy gabinetowej. I właśnie ten slajd. Czyli co, czarujesz, latasz na miotle, czy co robisz? Tak, nie, ja mam takie kadzidełka i jak ktoś wchodzi, to wiem. To okadzasz go, tak? Tak, i on już jest wtedy uleczony. Nie, słuchajcie, śmiejemy się absolutnie. To jest potężna wiedza, którą trzeba cały czas szlifować, bo mimo tego, że tą wiedzę się posiądzie, to jak wiecie, wiedza jest ulotna. Zawsze rozmawiam z moim synem o takich, mój syn, ten starszy, mam ich dwóch, mówi do mnie, mama, jakbyś chciała mieć taką moc, to co byś chciała? Ja zawsze do niego mówię, chciałabym, żebym miała taką moc, że to, co przeczytam, już zostanie mi na zawsze w głowie. No i niestety tak nie jest. I tą wiedzę, którą posiądziemy, cały czas musimy
powtarzać, wracać do tego. I tak to właśnie jest tą osteopatią. Coś złapaliśmy nowego. A pierdoła, jak przeczytasz, to ci zostaje na zawsze. No właśnie, po prostu. No, a jak coś poważnego tutaj anatomicznego, to nie chce zostać, nie? A później. No właśnie, to musisz do tego wracać, a później się głowić, Boże, gdzie to było, do czego to przykleić, jak to wszystko połączyć. I tym zajmuje się osteopatia, tak? Nie żadnymi czarami, lataniami na miotle. To jest wiedza, która jest oparta na anatomii, fizjologii. I zrozumieniu nauk. Tak. Podstawowych, tak. I tak jak właśnie jest tutaj napisane, osteopatia w pracy z kobietami pomaga mi rozwiązać mnóstwo problemów. A kolejnym problemem z działu uroginekologii jest rozejście mięśnia prostego brzucha. I co z tym? O właśnie, bo to też chciałem Ciebie zapytać. No. Czy każda kobieta, która będzie w ciąży, ma ryzyko, że ten prosty brzuch będzie rozeszcznięty? Rozeszcznięty. Każda kobieta, która jest w ciąży, ma naturalnie rozejście mięśnia prostego brzucha. Czyli jest to fizjologia związana z ciążą, tak? Co to jest w ogóle rozejście mięśnia prostego brzucha? Słuchajcie, mięsień prosty przyczepia się do spojenia łonowego i do wyrostka mieczykowatego mostka. I żeber jeszcze. Tak jest. Chodzi mi głównie tutaj o ten przyczep górny i dolny. Między tym mięśniem jest kresa biała, która jest strukturą elastyczną, ścięgnistą, która się rozciąga. Rozciąga się naturalnie po 32, 4 tygodniu, zależy jaka ta ciąża jest duża, czy jest to ciąża bliźniacza, trojacza, etc. Czyli ma spełnić też pewną funkcję, tak, w trakcie ciąży. Kresa biała, tak, jak najbardziej. I jeszcze mamy coś takiego jak kresy półksiężycowate, które są z pobocznych stronach mięśnia prostego. I rozejście mięśnia prostego brzucha nazywamy problem, kiedy po porodzie te mięśnie nie chcą wrócić na swoje miejsce. Kresa biała jest tak mocno rozciągnięta, że nie ściąga ich z powrotem do siebie. Okej, okay. I przy zwykłej palpacji, kiedy kobieta podnosi głowę i barki do góry przy ugiętych nogach, ja mogę tam włożyć palec, tak? Nie czuję, jest, te mięśnie proste są od siebie odseparowane. Ale włożenie już jednego palca świadczy już o rozejściu? Świadczy o rozejściu, aczkolwiek nie jest, bo rozejście też ma jakieś tam swoje stopnie, jak wszystko, jak każda choroba i jak każda jakaś tam dysfunkcja, okej? Okay? Uważam, że z każdym rozejściem trzeba pracować, dlatego że możesz mieć rozejście, gdzie jest to bardzo duże rozejście, gdzie możesz włożyć, znaczy przy palpacji, tak? Jest to rozejście określane na 4 palce. Jeżeli są w gabinetach aparaty ultrasonograficzne, no to można ładnie wykonać USG i sprawdzić dokładnie co do milimetra odległość między tymi brzuścami. Natomiast możesz mieć rozejście, które tak jak wspomniałeś jest tylko na jeden palec, ale kresa biała jest na tyle niewydolna, że jak włożysz ten swój palec, to możesz dotknąć kręgosłupa, okej? I ta kresa biała wtedy nie jest jeszcze przerwana, bo są też sytuacje, słuchajcie, że kresa biała ulega przerwaniu i wtedy już mamy taki problem jak przepuklina, okej? Najczęściej jest to przepuklina pępkowa, bo podczas porodu ten brzuch w obrębie pępka najbardziej się powiększa. No i wtedy niestety możemy pracować z taką panią, przygotowując ją do operacji, którą niestety będzie musiała mieć przeprowadzoną. Operacje polegają na założeniu siatki, okay? Ale poprzez właśnie odpowiednią pracę z dnem miednicy, słuchajcie, i z przednią ścianą brzucha, jesteśmy w stanie wypracować na tyle silny brzuch, żeby mimo wszystko te mięśnie proste się do siebie zbliżyły. Okej. Okay. Myślę, że to jest temat dosyć szeroki i myślę, że pewnie się spotkamy jeszcze kiedyś, żeby o tym pogadać, bo no, rozmawiamy tu już troszeczkę, a chciałbym się pewnie Ciebie podpytać o jeszcze wiele kwestii, jak zapobiegać, jak z tym pracować, jakie ćwiczenia robić i tak dalej. Myślę, że to spokojnie na ostatnie spotkanie, kiedyś się jeszcze umówimy i zrobimy w takiej formie, dobra, żeby już nie przedłużać. Dobrze. To widzicie, o rozejście mięśnia prostego. No i razem tym samym zaplanowaliśmy sobie już kolejne spotkanie, kolejną rozmowę. Przy okazji. Tak, dokładnie. A jeszcze tak jak mamy tutaj temat rozejść, no to powiem Wam, że mamy też coś takiego jak rozejście spojenia łonowego. To tylko pokrótce.
Przy rozejściu spojenia ronowego bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o przywodzicielach przy pracy ze spojeniem łonowym, bo jak wiecie z anatomii, przywodziciele przyczepiają się do gałęzi dolnej kości łonowych. Jeżeli mamy je napięte, no to mogą one pociągać właśnie gałęzi i jeszcze wzmocnić to rozejście. O czym oczywiście, jak pracować z tymi mięśniami, wiecie, z naszego szkolenia z masaż tkanek głębokich, ten moduł podstawowy, tak? Tak. Masaż tkanek głębokich, integracja, gdzie pracujemy też na poziomie przepon, błony zasłonowej. No i oczywiście u Klaudii na MTG Lady też mamy dużo praktyki związanej z rozejściem jednym i drugim. Także jeśli macie ochotę, a jeszcze, że tak powiem, nie wiecie, jak to zrobić w sposób praktyczny, to możecie zawsze na ten kurs do nas, do mnie czy do Klaudii trafić. szkoleniauryzaj.pl, zakładka kursy, tam wszystko znajdziecie. Zapraszam. Wracamy sobie do... Już tylko na koniec, słuchajcie. Na koniec, koniec musi być podobny do początku, tak kiedyś na języku polskim nas uczyli. Dlatego na koniec jeszcze chciałabym Wam podkreślić, że pamiętajcie, że ciało ludzkie to jedność, że podchodzimy do pacjenta w sposób holistyczny, a na tym slajdzie macie zaznaczone 9 kwadratów, które należy za każdym razem przebadać, żeby wykluczyć czerwone flagi, niebezpieczeństwa, zagrożenia nie tylko dla pacjenta, ale również dla Was jako terapeutów. I nigdy nie działajcie w sposób schematyczny. No nie ma dwóch tych samych przypadków, tak? Tak. Mimo, że mogą mieć podobne objawy, to każdy pacjent przychodzi ze swoją historią, tak? Chyba o tym chciałaś powiedzieć. Ze swoją historią, tak. Podsumować. Podsumować. No i zapobiegaj, a nie lecz. Na koniec pokazuję Wam podsumowanie, czyli właśnie jeszcze raz masaż krocza. Słuchajcie, najlepszą profilaktyką, którą powinniście już teraz wdrożyć w swoje życie toaletowe, to podnóżek, który ułatwia Wam korzystanie z toalety. Pamiętajcie o aktywności, nie tylko w ciąży, po prostu o aktywności. Badajcie się, sprawdzajcie. Kupcie aloes już zawczasu. Podlewajcie go, pielęgnujcie, tak. Tyle z mojej strony, Rafał. No dziękuję Ci, Klaudio. Kochani. Znowu mieliśmy w założeniu sobie tak pół godzinki pogadać, jak zwykle wyszło więcej, ale akurat normalne u nas. Jak ktoś już miał okazję kiedyś nas słuchać, za czasów pandemii coś tam sobie ponagrywaliśmy, to rzeczywiście ciężko było się zmieścić w tym, co sobie zakładamy. Ale mam nadzieję, że skoro dotrwaliście już do tego momentu, to znaczy, że Wam się podobało i że Was to zaciekawiło. Więc jeśli rzeczywiście tak jest, to zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście udostępnili ten odcinek, powiadomili swoich znajomych, że tutaj coś fajnego mieliście okazję posłuchać, czy swoich pacjentów. No i śledźcie nas oczywiście. Na naszej stronie będą się pojawiały w formie wideo kolejne kolejne rozmowy. I na naszym tutaj kanale na Spotify w formie podcastów też się będą kolejne rozmowy pojawiały. Kto będzie w następnej? Zobaczycie. Musicie nas śledzić. Czy będę sam, czy będę znowu z jakimś gościem, to zobaczycie. Na tę chwilę kończymy lekcję czwartą. Rozmowę czwartą, ale teraz Wam opowiem, dlaczego ciągle te lekcje używam tak naprawdę, bo raz, że nagrałem jedną taką serię, lekcje z MTG, 15 lekcji na 15 lat mojej praktyki z tą metodą i to jest na naszym kanale YouTube dostępne i też tak miałem w planie, żeby te rozmowy tutaj, to były lekcje o zdrowiu, ale wyszedłem z założenia, że lekcje się chyba źle kojarzą ze szkołą, tak? Bo na lekcje trzeba chodzić, później trzeba uczyć, zadanie domowe odrabiać i tak dalej. I zmieniłem koncepcję i są to rozmowy o zdrowiu, ale w głowie gdzieś mi to zostało, także... Musi to wyplenić po prostu. Tak, tak. Jeszcze 47 rozmów i zapomnę, że to miały być lekcje. Także jak chcecie piątą z tych kolejnych 47 i jeszcze pewnie więcej ich będzie usłyszeć, to zapraszamy, tak? Zasubskrybujcie, będziecie dostawać powiadomienia, żeby nie przegapić. I żeby już naprawdę teraz zakończyć to. Idziemy na szklankę wody.
Życzymy przyjemności gdziekolwiek, kiedykolwiek będziecie oglądali nasze rozmowy i nas słuchali, czy jedziecie w samochodzie. Pamiętajcie o nas. O zdrowiu. O zdrowiu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.